Freediving, czyli nurkowanie za darmo. No nie do końca, choć z pewnością jest tańsze niż nurkowanie ze sprzętem, a przynajmniej na początku. Aby zacząć potrzebujesz stroju do pływania, dostępu do akwanu wodnego i stopera, albo kursu z Frankiem Przyrackim, który nauczy cię wszystkiego, co musisz wiedzieć o nurkowaniu swobodnym. Czy we freedivingu też są stopnie nurkowe, czy to sport dla każdego? Franek od wielu lat nurkuje ze sprzętem i bez niego, a co najważniejsze, uczy tego innych. Serdecznie zapraszamy Was do odcinka z udziałem Franka, człowieka przygody. Podcast z podwody, rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Cieruj się pod wodę. Zanim przejdę do tematu tego odcinka, to pragnę poinformować, że materiał ten powstał przy współpracy z Deepspot, czyli najgłębszym w Europie wielostrefowym symulatorze warunków nurkowych. Deepspot ma głębokość niemalże 45,5 metra, wypełnia go 8000 sześciennych super przejrzystej wody o temperaturze około 33 stopnia. Jest to idealne miejsce dla początkujących oraz zaawansowanych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w komfortowych warunkach. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czy chcesz zacząć nurkować, możesz wejść do podwodnego tunelu i obserwować pasjonatów nurkowania. Teraz wracamy do tematu tego odcinka. Cześć! Serwus. Witam, witam. Zobacz, zdrówko. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat freedivingu. Czym w ogóle jest freediving? Czy to jest ten moment, kiedy wstrzymujesz oddech, idziesz pod wodę, siedzisz tam dwie sekundy, to już jesteś freediverem, czy jeszcze nie? Bardzo mnie cieszy, że zadałeś to pytanie na początku. Dokładnie tak. Od... Tysiąc leci, odkąd istnieje człowiek i morze. Na tak, wynaleźliśmy wodę? Odkąd dokładnie, odkąd człowiek jakby ukończył kilka kursów i wynalazł wodę. Nie, od pierwszej wyciągniętej muszelki z dna morza jakby zaczyna się freediving, i jest to absolutnie najbardziej naturalna, czysta, pierwotna forma nurkowania. Pewnie pytania jeszcze. No nie rozpędzajmy się aż tak daleko, ale pewnie tańsza niż nurkowanie z budlą, co do zasady. Tak, tak. E, więc e, a tak zupełnie poważnie myślę, że wielką krzywdą chyba, którą Celowo czy nie, jakby robi się freedivingowi, to że się go ogranicza do jakiegoś wyczynu, do takiego sportu hardkorowego, do właśnie duszenia się, do odpadnięcia, do wytrzymywania jak najdłużej. I, i jak no, to jest takie coś, co jakoś mamy w sobie my ludzie. Jak mówię, że jestem instrukcją freedivingu, to każdy by dał na umie trzymać oddech, a to naprawdę nie tam jest freediving pogrzebany w sensie. To jest jego taka sportowa część, ile przepłyniesz pod wodą, jak długo umiesz trzymać oddech, jak głęboko umiesz zanurkować. No i to z siłą rzeczy zniechęca strasznie dużo ludzi, którzy odnaleźli spokój, radość i miłość pod wodą. Yy, manosi miłość do siebie i wody, nie do kogoś tam trzeciego. I, i to freediving daje. No. Więc, yy, więc tak, każde wstrzymanie oddechu i zanurkowanie jest nurkowaniem swobodnym, nurkowaniem na zatrzymanie oddechu i, i jest to piękny sposób spędzania czasu. No właśnie, czyli teraz robimy to de facto od zawsze, ale są kursy freediverskie. To czego one tak naprawdę uczą? Tego, co potrafimy? Czy doskonalają te umiejętności? No to jest... Yy... Podobają mi się te pytania. <noise> to jest drugie dobre pytanie. E, jest tak. Każdy z nas ma jakiś tam pomysł, jak, e, jak to zrobić. Tak, żeby... że I wali pod wodę. Od dzieciaka, od małego. E, co więcej, coś nie każdy wie, ale tak jest, Nasze ciało jest stworzone do freedivingu. Jak się zacznie go uprać, to jakby nie, nie, nie to, że moje i twoje, tylko tak wszystkich. Nie wiem, czy kiedyś taką scenę w Wielkim Błękicie, jak nie każdy musi go obejrzeć i nie ma wymówek i jest to najważniejszy film dla nurków, kropka. Mhm. Natomiast jest tam taka scena, że Jacques Majol, który gdzieś w Peru schodzi pod wodę w jeziorze pod lodem i tam jest jakiś chyba kurde rentgen albo inny ultrasonograf, coś tam, coś tam jest i na górze stoi profesor, szalony naukowiec, który mówi, że to jest amazing, bo jego serce zwalnia, jego krew się koncentruje w klatce piersiowej i takie rzeczy widzieliśmy tylko u ssaków morskich, że to jest niesamowite przystosowanie, no i ten Jacques Mal dostał właśnie taki nickname Człowiek Delfin. A ja wiem, że ja też tak mam i ty też tak masz, ty też tak masz, wszyscy tak mamy. To się nazywa odruch nurkowy, kiedyś się nazywał odruch nurkowy z ssaków, ale okazało się, że nie tylko ssaki to mają, wszystkie kręgowce. Eee, więc wy tego nie wiecie, słuchający, ale jesteście stworzeni do freedivingu. Jest, jest szereg takich reakcji, odruchów, e, które sprawiają, że. Pod wodą możemy dłużej i, i głębiej <laughs> e, niż, tam niż by się nam wydawało. <laughs> no dobra, to jak zacząć w takim razie? Mm. Taki. No właśnie. E, to, to, w sumie tak, to, to był wstęp do odpowiedzi na to właściwe pytanie. E, oczywiście da się samemu spróbować freedivingu. Jak najbardziej da się na wakacjach wszedł ten wdech i zanurkować głębiej. E, i prawie na pewno nic się nie stanie, tak uczciwie mówiąc. W sensie prawie na pewno nie zrobimy sobie krzywdy, a jeśli zrobimy, to pewnie sobie naciągniemy, ale w najgorszym przypadku przerwiemy błonę bębenkową w uchu, czyli nie wyrównamy ciśnienia w uszach. Jeżeli ktoś jest nurkiem, to wie o co chodzi z równaniem ciśnienia. Ono we freedivingu jest trochę większym, trochę bardziej złożonym tematem, ale o tym Tomek Nitka pewnie już tutaj opowiedział no. długo, więc to jakby tak, no więc to jakby jeżeli tego nie zrobimy, to yy, no to sobie przebijemy ucho i nie będziemy mogli nurkować przez tam miesiąc, dwa, trzy. 8, Zależy, jak bardzo sobie przebijemy. Ale poza tym szansa na jakiś gruby problem jest mała, co jest nie znaczy, że nie istnieje. Są, są ludzie, i tego też niko sobie nie wie, którzy są w stanie wyjściowo wstrzymać oddech bardzo długo. Czyli ktoś nigdy nie trenował w freedivingu, nigdy nic jakby nie robił i później bierze... I siedzi 4-5 minut. Ja poznałem taką osobę na, na swoim kursie freedivingu, na żywo wiem z pierwszej ręki, że on jest. No i problem wtedy jest taki, że niby jestem świetny, jest świetnie, ale e, to jest tak, że moje ciało ma relatywnie osłabione takie odruchy mówiące mi oddychamy, oddychamy, hej, halo, oddychaj. No i jak my to przytłumione takie mamy, no to może dojść do blackoutu pod wodą, czyli do utraty przytomności. I, I szczerze mówiąc, może być tak, że to będzie pierwszy wasz freediving w życiu, nawet. Tak jak ktoś spróbuje, a to spróbuję przepłynąć basenów pod wodą. Jak jestem zacięty, jestem dzielny i twardy, to na tej jakimś zwykłym basenie w Osirze robię bach, 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 zasypiam i leżę pod wodą. No i wtedy, jak ktoś mnie natychmiast wyciągnie. Będzie dobrze. No a jak nie, to się utopie. I co roku tak się topią, niestety często profesjonalni freediverzy podczas treningu, którzy nie dopilnowali swojej asekuracji albo coś, więc to ryzyko... Mówię... Uczciwie ono jest bardzo małe na początku. Jak jestem bardziej zaawansowany, to jest bardziej prawdopodobne, że to się zdarzy, niż jak jestem mniej zaawansowany, co nie zmienia faktu, że ono istnieje. Więc <noise> kurs freedivingu pierwszy, podstawowy i jest przede wszystkim, myślę... Kursem, na którym uczymy się, jak bezpiecznie uprawiać freediving. Uczymy się procedur wymyślonych przez ludzi na bazie doświadczeń ludzi, którym nie wyszło i nie mam na myśli w sensie sportowym nie wyszło, tylko właśnie mieli wypadki, jak się zanurzać, jak pracować z partnerem, jak. Nurkować w dół, jak wypływać, żeby wszystko było dobrze. To mogę jakby zdradzić, że to też zależy od y, głębokości, bo ta taka, ten sposób równaciśnienia, ciśnienia, zapraszam do podcastu Tomka, no, ale ten, że się łapie za nos, dmucham, to on działa przez jakiś czas, do jakieś tak. tam głębokości, a później w ogóle nie działa. Mogę tak zrobić i próbować i absolutnie nic się nie wydarzy. E, jest też coś takiego, jak to się znowu bardzo mocny i zacięty i ma dobrą tą tlenową wytrzymałość, zanurkuje głęboko i wynurzy się z tak zwanym lung squeeze'em, Czyli takim zgnieceniem płuca. Na szczęście też się goi, no ale lepiej się tego nie robić. To na pewno nie jest to pro, prozdrowotne zachowanie. I pod wodą nic mi nie powie, że to się dokonało często. O. Tak? Czyli to jest takie, że ja nie czułem, nie było tego sygnału ostrzegawczego w postaci bólu, ale coś zrobiłem źle i nie działa. No i właśnie to są takie rzeczy, których uczymy się na kursach freedivingu. Ale też. Poza tym jest dużo pracy i. Ja to muszę zrobić takie display, takie gwiazdkę. Mm -hmm. e, jest dużo pracy mentalnej i ja wiem, jak to dla wielu osób brzmi, że jest taka, yoga, oddychanie, kurde, fetyszyści, <grym> weganie, gender. Ja tu przyszedłem głębokości robić. Problemy, <grym> dokładnie. Ja chcę <jestem> uprawiać <grym> sport i tak dalej. Natomiast to jest taki nietypowy sport, w którym mm, im się bardziej. Na przykład ja uprawiam też narciarstwo kiedyś, tak, jakoś tam trochę zawodniczo. No i na Startem na zawodach narciarskich musisz tak się napiąć, pobudzić, jakby tak się napompować, nadmuchać i później było piecem przez minutkę czy dwie, jakie uderzenie, serce waliło i to była mobilizacja do zawodów, nie? Wiem, przed jakimś bieganiem. To tu jest dokładnie na odwrót. Im bardziej będziesz ospały, rozleniwiony, taki ledwy, tak? Jakbyś na granicy w ogóle zaśnięcia, tym lepiej dla twojego freedivingu. Więc tu ta praca nad. Umiejętnością tego psychicznego uspokajania się, bo nie da się myślą zwolnić bicia serca. Tak, Ludzie próbują mówić, że się da, ale się nie da samą myślą, ale da się zachowaniem swoim wyciszyć swój organizm, co zwolni bicie serca, jakby w tę stronę. Nie da się wymyślić, że chce, żeby było 40, a nie 50 razy na minutę, ale da się tak oddychać, żeby to się poniekąd dokonało yy, po jakimś czasie. Więc yy, na podstawowym poziomie przyznam, ale tego też uczymy na kursie podstawowym. Więc z jednej strony dostajemy wytyczne, jak to robić bezpiecznie z partnerem, żebyśmy potem mogli pójść i trenować sobie bez instruktora i robić to dobrze, ale z drugiej dostajemy też wskazówki, jak to robić, żeby było głębiej, lepiej, dłużej. I no właśnie jest tak, że ja to po tu pracy w DeepSpot'cie po półtora, już bliżej dwóch lat wiem na pewno, jak mam kursanta, który jest w stanie głową w dół zejść na 6 metrów, usiąść na półce na tych 6 metrach i się tam nie, nie spinać, nie uciekać na powierzchnię, to praktycznie na pewno zanurkuję na 20 w ciągu dwudniowego kursu. Albo na tam 18, 17. Jakby to jest takie, że ten styl, w jakim ja jestem w stanie zanurkować na 5 metrów w sensie techniki i spokoju, to później głębokość jest naprawdę taką trochę formalnością. Tym, którzy próbowali, to się może dziwne albo nie, no, tak samo widzimy, i to chodzi o mówienie, tak? Przychodzi Człowiek na kurs, przychodzi człowiek na kurs, i próbuje wstrzymać oddech, siedząc na fotelu, czy tam na kanapie, czy w domu próbował, i tam wyszło mu załóżmy minuta. To prawie na pewno, prawie na pewno, jeżeli on jest jakoś tam oswojony z wodą, generalnie, że nie jest tak, że woda jest czymś, co go przeraża, to mhm. jest osobny temat. Na pierwszej sesji będę w stanie zrobić, że będzie mu półtorej minuty zamiast minuty. I to nie tak, że ja jestem jakiś fantastyczny, lubię tak o sobie myśleć, ale zupełnie nie o to chodzi. Eee, tak po prostu jest. My, instruktorzy freedivingu, podczas kursu instruktora freedivingu uczymy się prowadzić ludzi w taki sposób, żeby oni byli w stanie wykorzystać swoje możliwości, które w nich są. Tak? Czyli to nie jest osoba, która już się wyćwiczyła, coś tam już, jakiś sport uprawia, coś się zmieniło w nim, tylko samą taką pracą, właśnie mentalną, wiedzową, proceduralną. Osiągamy dużo lepsze rezultaty. I, I w związku z tym jest tak, że jak ja jestem też przykładem takiej osoby: jak przyszedłem na swój pierwszy kurs w divingu, to ja już nurkowałem dosyć głęboko, i długo się oddech, i jedyne, jakby co miałem w głowie, to kurde, czemu tak późno? Czemu tak późno to zrobiłem? Bo jakby coś, co zajęło mi lata, mogło mi zająć dni. Dojście do jakiegoś poziomu, i tak mam też ze swoimi kursantami. Tak jak przychodzą czasem osoby bardzo rozgarnięte, na, na kurs, który z Emilką, przyszedł bardzo doświadczony jako jakby prywatnie Tomek. Przyszedł Woj Wojtek. Jezu, Wojtek, przepraszam. Przyszedł Wojtek. E Wojtek trzeba, bo trochę bardzo długo wstrzymać oddech i był ekstra. E trochę się od nas jednak, myślę, dowiedział różnych rzeczy. zrazu. następny kurs to jest z instruktorem, który tu pracuje, jest świetnym instruktorem, i jakby przyszedł bardzo szybko tę ścieżkę, ale no, trzeba było też pokazać, właśnie jak się tego uczy, jak się rozwija, jak się robi i działa, tak, i działa, jest super i myślę, że gdyby. Sam Wojtek gro osiągnąć te wyniki, które osiągnął. Tutaj to już to mu to dużo więcej czasu. No łatwiej jest, jak już ktoś wyważył te drzwi i odkrył tę Amerykę i po nas zaprowadzi tam. No właśnie, mówisz, że już ktoś kiedyś to wymyślił. To są jakieś federacje freediverskie, no bo to jest sprzętowe, to my znamy, tak? A we freedivingu jak to wygląda? Tak jest. Eee, są, są bardzo śmieszne. Jest taki podcast, polecam, jak ktoś mówi po angielsku, nazywa się Freedive Cafe, jak ktoś jest zainteresowany freedivingiem, eee, tylko jest, jest po angielsku. Eee, myślę, że też wam się spodoba. Tam paru Polaków wzięło, wzięło, wzięło no. udział w tym, eee, ale też po angielsku. Eee, i opowiadają o freedivingu. I są śmieszne opowieść takich instruktorów, którzy teraz są, albo zawodników, są jakby legendami. Już i wyszkolili strasznie dużo ludzi, że chodzili po dachabie, jak widzieli kogoś z długimi płetwami, to za nim biegli, hej, hej, poczekaj, hej, hej, uprasz freediving, ja też uprawiam freediving, uprawiamy razem freediving. I nikt, nikt nic nie wiedział jeszcze. I każdy jakby coś wymyślał. I ktoś miał jakąś taką technikę, ktoś śmaką, ktoś owaką, plus byli ci zawodnicy. No to na szczęście dla tych, którzy teraz chcą zacząć freediving, te czasy już dawno minęły. Właśnie już wiadomo co. Jaki są takie... AIDA to jest taka tradycyjna freedivingowa federacja. Od zawsze freedivingowa i, i też kontroluje sportowe, jakby cały tak, mhm. taki sportowy freediving. CMAS też i, i ma mistrzostwa świata CMAS-u. Ten CMAS, który znamy z Butli, te, tez, też jest tam dział freedivingu. Wydaje mi się, że w Polsce instruktorów cmas mogę się mylić, ale wydaje mi się, że właśnie jakoś za bardzo nie ma. że U nas akurat CMAS nie jest freedivingowy, ale jakby na świecie jest ten cały yy, pion. Ale poza tym te rekreacji, w sensie te nurkowe, butlowe federacje też weszły, że tak powiem, we freediving, wdrożyły go w swoje. Struktury nauczania. Myślę, że z wielką korzyścią dla tego sportu. Ja tak uważam, bo właśnie go trochę sprowadziły pod strzechy i, i, i sprawiły, że nie tylko osoby z zacięciem sportowym teraz mogą się fajnie uczyć i ubrać w diving, ale tak jest zupełnie rekreacyjnym. I to jest SSI, w którym ja uczę, Paddy yy, tak samo, yy, no i w sumie nie wiem, czy inne też. Tak, uczciwie. Być może tak, ale ja tego po prostu nie wiem. Jest tak, jak teraz jeszcze Molczanow, od Aleksieja Molczanowa jego mamy. On, on jest takim mistrzem świata w bardzo wielu dyscyplinach. Tylko, właśnie, to nie masz takiego znaczenia, czy jest mistrzem świata, czy nie, dla nauki na poziomie podstawowym. Hmm. Te... Także tak, No są po prostu centrum nurkowe i coraz więcej na pewno będzie miało swoje ofercie freediving, i jest to cudowne, cudowne narzędzie do odkrywania podwodnego świata. Mogę wtręt osobisty? Jasne. No. <laughs> jak, jak byłem. E, jak miałem 22 lata, to byłem już instruktorem nurkowania z butlą e, i pojechałem na rok w podróż dookoła świata. I nie miałem tak strasznie dużo pieniędzy, e, żeby sobie kupować wyprawy na łodzi nurkowej i coś tam zwiedzać i robić, no bo to jest e, kosztowne. I miałem w plecaku maskę, rurkę i płetwy, i dzięki temu zobaczyłem. Przepiękne miejsca na całym świecie. Za bardzo małe pieniądze albo za żadne, bo często tam jakby nic, nic nie było. Na przykład, nie wiem, meksykańskie senoty są takie, że dużo ich piękna można doświadczyć z maską, rurką i płetwami. Jakby mhm. wcale nie potrzeba do tego butli. Oczywiście z butlą jest ekstra, z kurzem jaskinem też jest ekstra, ale naprawdę też super jest po prostu maska, rurka płetwy. Gdzieś właśnie, jakieś tam, nie wiem, Wietnam, Tajlandia, Filipiny, cokolwiek, ale też, nie wiem, z maską i rurką pływem w Kirgistanie, w jakichś sieciorach wysoko, dla mnie było bardzo ciekawie, albo w takim miejscu w Gwatemali, jakie wielkie, Laguna Laczuła, gdzieś. Przepiękne jezioro, pośrodku niczego absolutnie tam. W ogóle nie ma żadnej bazy, żadnego sprzętu, żadnej wypożyczalni, a jakby posiadanie tych trzech rzeczy sprawiło, że da się wejść do wody i zobaczyć, co jest pod nią. W jeziorze Titikaka pływałem, na ziemi ognistej pływałem I, i na przykład wtedy jeszcze nie byłem takim sprawnym freediverem i strasznie żałuję, bo mógłbym jeszcze jakby więcej zobaczyć, jak tam któryś raz później jechałem. Chyba do Meksyku też miałem te długie freediverskie płetwy, właściwe, trochę lepszy sprzęt, jakąś fajniejszą piankę, więc ja, ja to traktuję. Ja, ja kompletnie jestem, nie mam sportowego nastawienia do freedivingu, ale jako fenomenalne narzędzie, które pozwala odkrywać podwodny świat i, i na przykład rafy też, bo, bo rafa koralowa, generalnie najciekawsza, jest zazwyczaj na bardzo płytkiej wodzie. Jak w Belize na przykład, tak pływałem. I są fantastyczne miejsca w Belize bez butli, więc to jest naprawdę inna w ogóle płaszczyzna, jeśli chodzi o wydatki i ceny. I da się uprawiać backpacking freediverski, a backpacking z nurkowaniem sprzętowym jest <noise> bardzo ciężkim backpackingiem. Chyba, że masz kampera. <noise> tak, no dokładnie. Właśnie miałem cię pytać, co, co jest fajnego we freedivingu, bo raczej długo pod wodą nie siedzisz, no ale już odpowiedziałeś mi troszeczkę na to pytanie. Tak, stan. to jest to. Na przykład, ale też odnośnie czasu, to jest... Yy... Kompletnie nie jestem fizykiem, chociaż byłem, byłem, e, byłem, jestem po matwisie, ale zupełnie nie, e, ale tam teoria względności i zakrzywienia czasu przestrzeni, to z grubsza to się dzieje, jak człowiek free diving, czyli jakby sekunda ileś trwa, prawda, no to jest taki wzorzec sesji tam na zegarku mamy, który to pokazuje, no więc jak schodzisz pod wodę i nie oddychasz, to ta sekunda trwa dłużej. Dużo Powiedzmy, że takie moje nurkowania, takie rekreacyjne trwają minutę, półtorej, jakby rzadko, rzadko dwie. Mhm. I, I podczas tej minuty, półtorej dzieje się naprawdę dużo. W znaczy, sensie dużo się wydarza w twojej głowie, jest taka jakaś wyczulone dostrzeganie rzeczy, tak, że zauważę więcej tam ryb, rzeczy, czegoś, siebie przez te półtorej minuty niż powiedzmy w pięć oddychając z butli. Tak, To jest magiczne nie umiem tego świetnie wytłumaczyć na poziomie fizjologicznym, ale polecam spróbować i myślę, że większość osób odczuje to samo, bo rozmawiam jakby z kursantami też o tym i, i tak jest, że, że po prostu to jest takie mocniejsze, pełniejsze doświadczenie, plus bezcenne są miny, jak tutaj ludzie nurkują, ja też jestem tym człowiekiem, tak, nurkują z butlą, zakładają twinset, schodzą na 45 metrów i wiedzą, że będą się wynurzać długo no i to. nagle w kąpielówkach do nich spadasz, jakby przybijasz piątkę i się wynurzasz, to jest takie... <noise> Można się poczuć. No ja, ja jestem w obu tych rolach, bo jakby jestem tym gościem z butlą czasami, jestem tym gościem w kąpielówkach, więc jest to, jest to zabawne. To teraz takie pytanie, bo mówisz, że półtorej minuty i tak dalej, z praktycznego punktu widzenia dla osób nie czy zegarek, komputer nurkowych, ci pip, czy to już czas się wynurzać, czy ty jakoś to odczuwasz, że to jest ten moment? Na początku zazwyczaj Twoje ciało ci pipczy. Mówi, że są takie kontrakcje, czyli te skurcze przepony, co raczej wszyscy jakoś tam znają. I taka ogólnie roznarastająca panika w organizmie, że zaraz się udusisz, mówi ci, że to pora kończyć. No i my na kursie uczymy się, jakby tę panikę trochę wyciszać, bo, bo ona jest za wcześnie. Najczęściej dużo za wcześnie. To jest, Na kurczę, to się dzieje. Natomiast jest tak, na przykład, jak myślicie, jak myślisz, czemu, czemu człowiek chce wziąć wdech? Chyba że wiesz już Żeby żyć? No ale co, co sprawdzić? Co jest sterownikiem wdechu? dechu? Brak tlenu? No, to, to jest właśnie zła odpowiedź, ale absolutnie najpopularniejsza. Każdy tak <grym> myśli. E, dwutlenek węgla, wysokie stężenie dwutlenku węgla. Jakby jesteśmy na to wysterowani, nie na, nie na mało tlenu. Tylko na dużo dwutlenku węgla. Takim skrajnym przykładem tego może być, jak nie polecam, bo to niezdrowe i śmiertelnie niebezpieczne i jakby nie róbcie tego. Natomiast parę osób już to zrobiło. Jak wezmę sobie gaz obojętny, na przykład hel. Tak? Wezmę balonik z helem, zacznę oddychać i robię wdech, helem, wydech. W wydechu to, co się zmetabolizowało jeszcze z poprzedniego jakby rzutu, jest wydychane, więc nie ma dwutlenku węgla, a we wdechu już nie ma tlenu. Czyli dwutlenku węgla się pozbywam tego, co mam, ale nie biorę nowego tlenu. I wreszcie, ja wydech, 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 bench. Światło zgaszone, nic nie ma. Jakby nic wam nie powie, nie będzie nieprzyjemnie, nie będziecie czuli, że, że coś jest nie tak. Yy. I zarazem ten dwutlenek węgla właśnie włącza w ciele te wszystkie reakcje, które sprawiają, że możemy dłużej. Yy, więc, jak mój koleżanka, instruktorka Emilia Biała, musicie pokochać dwutlenek węgla. <noise> musicie zaprzyjaźnić się, on jest waszym przyjacielem, chociaż sprawia wam dużo bólów yy, na początku. Ale też uczciwie, właśnie. Yy, bo ja, ja jestem z tej szkoły jeszcze jakbym taki powiedzmy nastoletni, tak miałem zacięcie, żeby tak się przemęczać. A przyznam, że teraz nie mam. Nie mam żadnych ambicji zawodniczych, żadnych takich yy, poważnych, jakby celów sportowych. Więc ja obram przyjemny freediving. Siedzę tyle, ile mi jest miło, i wynurzam się, jak się robi miło, I, i, i nawet w ten sposób, jakby poprawiam swoje wyniki. Tak, w sensie, że stopniowo, nurkując tylko do momentu, kiedy jest ci miło, też się polepszasz. Też ciało się stopniowo adaptuje do tego jest powoli lepiej, 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 mhm. bo tam można dłużej, głębiej. Z głębi jest tak, że jest dużo właśnie wiedzy, umiejętności, konkretnych, jakby skillsów, które są już opracowane, rozpisane, zrobione. Więc głębiej się człowieka po prostu uczy. Mówi się, to teraz zrób to tak, a to zrób tak, a to zrób tak i będzie głębiej. Yy, z dłużej trochę inna sprawa. Też może to trenować, ale to jest trochę coś innego, jakby innymi prawami się rządzi. I na przykład było tak, że Polska, to jest ciekawostka, miała yy, no Mistrzów świata w tych dyscyplinach w pływaniu na basenie w tej weftę pod wodą to jest Magda Talanda i Mateusz Malina, którzy tutaj też czasem pływają i przychodzą eee, i ich fantastycznie nurkowali w tej weftę i naprawdę tak na takim poziomie tym nie, nie Jest jeszcze Julia nie pamiętam nazwiska, bardzo przepraszam, ale też jest bardzo dobra. Po prostu Magda tu często jest, więc Magdą się często widuje eee, i ale w dół jakby nie byliśmy tacy mocni, a teraz całkiem niedawno Mateusz Malina pobił rekord świata w jednej z dyscyplin w nurkowaniu w głąb zarkowa na 127 metrów czy coś takiego, no. więc zwierzęta. <gry> e... Także da się, ale to powiedziawszy. No to są ludzie, którzy uczynili z tego swoje życie i trenują i są... A jest... no, miliony ludzi, którzy uprawiają freediving nie nazywając go w ten sposób, a gdyby jakby się oddali komuś pod skrzydło na 2 3 dni, to dni freediving po prostu dużo fajniejsze. Bo by mogli jakby spokojniej, bezpieczniej zobaczyć więcej, zostać trochę dłużej. Taki sport. A tak z praktycznego punktu widzenia, jak wygląda takie nurkowanie freediverskie? To jest 15 powtórzeń, wejść pod wodę, jak coś zwiedzasz sobie. Rekrytanie. My to nazywamy wtedy sesję. To są sesje freedivingu, no i ta sesja trwa ileś tam? Trwa tutaj trwa półtorej godziny. To jest taki czas, który się wydaje optymalny z perspektywy, z, z jednej strony jakby zmęczenia już nurkowaniem i jakiegoś zmarznięcia, a z drugiej jakby zrobienia takiego cyklu, że jakaś tam rozgrzewka, właściwie popływanie i rozluźnienie na koniec. W jeziorach różnie, jak wszyscy mają dobre pianki, no bo w Polsce się trenuje w jeziorach raczej, czy uczy, jak wszyscy mają dobre pianki, to teoretycznie można być dłużej, no, bo jestem w ciepłej piance i na powierzchni. Bo jakby jak, nurku, jak freedivinguję w Polsce, to wschodzę do tych 4 stopni i tam jestem, ale bardzo krótko. A jednak większość czasu spędzam na zazwyczaj relatywnie ciepłej powierzchni. A pianki freediverskie są hiper ciepłe. Jakby ktoś, kto nurkuje w piankach, sprzętowych, takich zwykłych, nie ma pojęcia, że pianka może być tak ciepła. To, to było jedno z największych dla mnie odkryć, jak, jak się Takie, One się wtedy nie nadają jedne do drugiego, to jest smutne. Eee, <gibli> sport. Tak. Eee, nie, nie, one po prostu mechanicznie dużo mniej odporne, one by nie, nie wyrobiły, jakbyśmy zakładali jacket na siebie, to by się zniszczyły, przetarły, to, to jest do czegoś innego, natomiast komfort cieplny jest taki, że ja raczej marznę, jak założę moją piankę 6 mm, to idę pod lód i wychodzę, jak mi się znudzi, a nie jak jest mi zimno. Jakby nie, nie wygania mnie zimno z tego, oprócz tego zimna na twarzy, no to jego nie lubię, ale, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo ciepłe ubranie do, do wody. Więc to się, no po prostu nie śni, nie śni się ludziom, którzy marzną, że pianka może być tak ciepła, jak dobra pianka, tak zwana open cell, to się nazywa, freediverska, no. Mm. I o, jej obsługi też się trzeba nauczyć, bo tam jest dużo. Chociaż to triatloniści wiedzą, bo to podobne e, pianki, jakby w tym w, w, w BHP takiej pianki. No, ta. A jeżeli już tak sobie schodzimy na jakimś jeziorku w driwerską nurkujemy, to w te same punkty, w inne punkty je zwiedzamy, oglądamy. Tam... No to to się bardzo różni. tak. Jeżeli jakby celem jest taka sesja, w której poprawiamy głębokość, mm, no to mamy li, bojkę na górze. O tej bojki idzie lina. Na dole liny jest ciężarek. W sensie jakiś taki talerzyk, czy hamulec innego typu, i my się wpinamy smyczą w tę linę, co idzie do dołu. Ta lina nie idzie wcale do ziemi, jakby ona nie jest kotwicą zarazem. Kotwicą jest coś innego. A ta smycz taka jak, trochę jak surferzy mają. Taka smycz, co trzyma deskę, żeby zupełnie nie, nie, nie mm -hmm. zmuchnął jej. No i freediver jakby schodzi wzdłuż tej liny, osiąga to dno albo nie osiąga, tam siedzi albo nie siedzi, ale nie zwiedza, tak? nie, nie pływa dookoła, nie robi czegoś takiego. I, i tak wygląda trening freediverski. To jest skupienie się jakby na kim, jednak na wewnętrznym świecie. Te nurkowania są często z zamkniętymi oczami eee, i ta, tam nie ma elementu zwiedzania. Z kolei, jak zwiedzam, to się robi tak, że no co najmniej dwie osoby pływają, mają jakiś pływak, coś, co pływa, właśnie jakąś bojkę, innego czy innego typu. I jedna osoba jest na powierzchni i pływa nad tą, co jest pod wodą. Ta pod wodą sobie ogląda, właśnie rekiny, rafy, co tam, no co tam jest do oglądania, wraki. Wynurza się, jak się wynurza, to ten, co jest na górze, wypatrzy, gdzie on się wynurza i podpływa do niego z bojką i robi tak zwany recovery briefing przy tej bojce, czyli oddycha, jakby łapie oddech, tam jest płata, czy wszystko jest ok. I jeśli uprawiamy ten freediving taki przy linie z tą smyczą, no to jest tak, że ten asekurujący schodzi pod wodę po pewnym czasie jakby, i, mhm. i, i wynurza się razem z tym, co, z tym, co nurkował, czyli jakby jest pod wodą. W rekreacji raczej nie. W związku z tym, co do zasady, w rekreacji się nurkuje bardzo zachowawczo. W sensie nie nurkuje się w ogóle do swoich granic, nie bije się swoich rekordów przy okazji oglądania czegoś na rafie, tylko bije się przy tej linii bojcej z odpowiednią taką infrastrukturą. No więc to są takie dwa różne de facto no, sposoby. Sposoby, sposoby nurkowania. Ja jestem wielkim fanem tego drugiego, w sensie tej rekreacji, ale żeby to było fajne, trzeba też robić ten pierwszy. Plus, też szczerze mówiąc, no to jest taki sport, że właśnie jak się go nie trenuje, jak tak strasznie agresywnie, to jego się bardzo miło trenuje. Tutaj w DeepSpotcie ja mam sporo takich kursantów, klientów, którzy przychodzą, jakby kupują sobie mnie, żebym tam im pobrał technikę i ich pilnował. I nurkują jakby do dołu, czegoś się uczą, coś robią, a, a, a w ciągu dnia są menadżerami w korporacji, mają stresujące życie i wychodzą i są rozluźnieni. Bo na przykład y, zanurzenie w wodzie i wstrzymanie oddechu, zwłaszcza w zimnej wodzie, zwalnia bicie serca, naprawdę. A jak serce zwalnia, to człowiek jest spokojniejszy, to taka jest sprzężenie zwrotne, y, więc po prostu po freedivingu człowiek jest spokojniejszy i to nie musiał jakoś bardzo myśleć o tym, hej, muszę się uspokoić, bo mam stresujący dzień w pracy, tylko kończę tę sesję jest spokojniejszy, kropka. I to wszyscy tutaj powtarzają, że to jest przemiłe. Ja mam dokładnie to samo. Wy to wiecie, tu nie wiem, czy to wiedzą wszyscy, ja, ja oprócz tego, z jestem nurkowania, mam malarnię proszkową, miewam gorszy dzień w malarni proszkowej, to jak sobie po freedivingu to lepiej mi się śpi, to zdecydowanie jest. jest I na jest zakładzie to. wstrzymujesz oddech? <laughs> na zakładzie właśnie tak, wkładam jak wkładam głowę do miski zimną wodą. Eee, nie, no tego przynajmniej jeszcze nie robiłem, ale pomyślę, takim do, doraźnym rozwiązaniem. Eee, także mm, jak to ma różne twarze i właśnie, że uprawianie tego nawet w tej wersji takiej sportowej jest ekstra i szczerze mówiąc to jest duża różnica z perspektywy nurkowania z butlą i freedivingu w deepspocie konkretnie, bo jakby deepspot jest świetnym narzędziem do nauki nurkowania sprzętowego o czym przy innej okazji opowiem albo powiedziałem, ale, ale e, deep spot jest doskonałym narzędziem do nauczania freedivingu. W sensie ja, ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić lepszego i jest to po prostu miejsce stworzone do tego bezbłędnie i, i nigdzie bym nie chciał bardziej się uczyć freedivingu niż tutaj, a właśnie wjeżdżanie na rafę jest, jest wtedy taką już spijaniem wisienki na torcie. Gdzie jadę, jakby właśnie uprawiać rekreację, i uprawianie, w sensie trenowanie tego freedivingu jest po prostu przyjemne. Ono samo w sobie jest przyjemnością, a nie jest takim czymś, co muszę zrobić, żeby później było mi miło. Mówiłeś, że o pierwszym takim kursie freediverskim. Rozumiem, że są jakieś lewale, kolejne gwiazdki, achievementy. Mhm, Czy... Takie są naklejki, tak. znaki, tak, wszystko to mamy. No. Yy, 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 tak. tak czym to się powiem. różni? E... Freediver drugiego stopnia, trzeciego. Więc, więc jest tak. E... Po pierwsze i to jest nieoczywiste i przyznam taki zrobię coming out, że nawet dla nas instruktorów to nie było oczywiste jak dużo, jak dużym to może być problemem jak tu zaczęliśmy jakby zaczął operować deep spot. We freedivingu trzeba umieć wyrównać ciśnienie głową w dół. I okazało się, ja, ja dopiero wtedy zacząłem być instruktorem. Jakby ja ja robiłem kurs instruktorski, byłem już w dużo wcześniej, ale kurs instruktorski zrobiłem razem z otwarciem Deep Spotu. E, jakby przed otwarciem przyjechał taki mistrz ze Słowenii i nam zrobił kurs instruktorski paru osobom. Chociaż oprócz mnie tylko jeszcze jeden chłopak nie był instruktorem. On teraz nurkuje na 90 metrów. Tak, także wow. ta, Piotrek Właszczak przeszedł <noise> niezłą drogę. Jest, jest myślę na dobrej drodze, żeby być jednym z najmocniejszych absolutnie nurkujących Polaków. Więc, więc tak, no, tak, Piotrek się nie, 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 nie opuszczał swoich leg days i tak dalej i się przyłożył do trenowania. To zupełnie inny mam temperament tego. W każdym razie wiemy, że Nurkowanie głową w dół dla jakiejś tam procent populacji jest trudne. Z różnych powodów, jakby równowagi, napięcia, niepewności, czegoś tam. I niektórzy mają problem z wyrównaniem ciśnienia głową w dół, a nie mają go głową w górę. I chociażby z tego powodu, ale nie tylko, świetną rzeczą jest nabywanie się jak try-free diving, czyli nurkowe intro. Bo, bo jest tak, że ktoś sobie właśnie obejrzał Wielki Błęk i dał coś i myśli, Jezu, no ja kocham freediving, chcę freedivingować. No i później zapisze się na kurs i okaże, że to jest na przykład straszne, że się boi. Nie wiedział tego o sobie, nie miał pojęcia, ale wszedł do wody, zobaczył pod sobą 20 metrów i okazało się, że jednak to jest straszne. E, bo wiedział, że nigdy nie widział tych 200 metrów pod sobą, no. bo widać na dwa i nie ma problemu. E, Zwrałem kiedyś żonę na Kasprowy Wierch i ona na nartach ona powiedziała, że ona stąd nie zjedzie, że to jest strasznie. A ja jej powiedziałem, że już dwa razy z nie zjechała, tylko zawsze była mgła i nie, nie widziała, nie zorientowała się, że już tam była. No, więc to myślę, że jeziora Dips pod tej strony to porównanie. W każdym razie to intro, to pierwsze nurko z to jest taka próbka tego, co to jest freediving. I możemy tam zestrzelić to swoje wyobrażenie o tym, co to jest free diving, z tym, co to jest naprawdę free diving, i przy okazji spróbować równać ciśnienie głową w dół. I jeżeli nam się dalej podoba. I jeżeli nie mamy problemów z tym wyrównywaniem, no to można się zapisać tego samego dnia na kurs. Jest świetnie, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby go robić. Jeśli wyrównanie głąb w dół jest problemem, to lepiej to wcześniej poćwiczyć i na kurs przyjść, jak ten problem będzie jako tako rozwiązany. To też był taki kursant Damian, co ja go spotkałem chyba by właśnie na traju, i on bardzo fajnie głąb w górę źle głą w dół, nie minęły. Trzy miesiące nurkuje na dno tuby i tam się jeszcze kładzie albo tańczy, bo jest tancerzem w życiu, więc to się da, da oprzeć. Naprawdę, on jest takim, takim żywym dowodem na to, że to się da bardzo obejść, bo jest niesamowitym freediverem, a naprawdę miał trudny start. To jest jakby prawda. Więc po intro robimy pierwszy poziom freediverski. W po drodze są jeszcze takie stopnie, jak tam pool freediver albo basic freediver. To będzie tam Aida 1, włączono w coś tam. Ale to są takie trochę pośrednie rozwiązania. To jest takie do uczenia ludzi freedivingu, jak nie mamy głębokości pod ręką. Czyli jak mamy tylko płytki basen, to tam możemy zrobić część kursu. W momencie, jak mamy deep spot, jakby ten, ten etap się raczej pomija, bo po prostu nie, nie ma sensu za bardzo. I w ciągu czterech, pięciu sesji realizujemy cały program kursu podstawowego. I, I w SSI, czy tam, gdzie ja uczę, to jest freediver level one. I po tym kursie. Wiemy, jak się asekuruje i tu się przyznam, że to jest taki dodatek Deep Spotu, bo w standardach tego kursu konkretnie w SSI-u nie ma aż tak dużo asekuracji na głębokości, ale też my tutaj robimy jedną sesję więcej niż jest wymagane, właśnie z tego powodu. E, więc jakby ten nasz kurs konkretnie tutaj jest taki ponad to, co jest wymagane, ale ja nie mówię, bo może oni też tak robią, to, to tylko mówię, że jakby to jest więcej niż standardy e, wymagają. Więc po tym kursie jakby wiem jak się asekurować na basenie płytkim z kolegą, koleżanką, wiem jak nurkować w dół, wiem jak robić to bezpiecznie i mogę sobie dalej trenować. I taka zalecana głębokość dla takich freediverów to jest do 25 metrów, chociaż na kursie nie nurkuje się głębiej niż 20, a żeby go zaliczyć trzeba nurkować na 10. Także jakby można, może być tak, że nurkuje na 10, tam wykonuje kilka jakichś tam ćwiczeń do zrobienia, a potem stopniowo sobie już jakby... Prywatnie dochodzę do tego poziomu 20. Później jest level 2, i level 2 jest nurkowaniem do 30 metrów, i on, jakby tam takie duże rzeczy, to jest jedna, to jest inny sposób wyrównywania ciśnienia, taka technika Frenzla, a ta, ta złapaniem znos i dmuchaniem to jest Valsalva. To jest jedno, a drugie takie to jest opanowanie dobre free fallu, czyli takiego swobodnego już opadania w dół, jak już nas ciągnie do dołu, już nie musimy niczym machać, tylko sobie spływamy, to jest jedna z najfajniejszych rzeczy we freedivingu w ogóle i właśnie, żeby do niej dojść, trzeba nurkać już trochę głębiej. Nie jest to trochę przerażające? No właśnie, jak już wiesz, że to się dzieje i na kursie się nauczyłeś, to nie jest. Jak tak się to weźmie z zaskoczenia, to pewnie jest, bo to jest głębia, która cię połyka, ale jest to hiperprzyjemne na dłuższą metę. No i oprócz tego jest bardzo dużo różnych takich małych rzeczy, których się uczymy, które się wsumują w dużo lepsze freediverskie doświadczenie. Później jest poziom trzeci, on tam jest inny sposób wyrównywania ciśnienia jeszcze, taki dla większych głębokości i, i takie dużo już sportowych akcentów, jakieś rozciągania takiego naprawdę zaawansowanego i to jest taki bardzo zaawansowany kurs, który rzeczywiście jest raczej do ludzi, którzy myślą o zawodach albo o naprawdę sporych głębokościach. Uczymy się właśnie wtedy o DCS-ie we freedivingu, czyli chorobie dekompresyjnej. No właśnie, DCS we freedivingu. To dla wielu jest zaskoczeniem. Tak, no freediverzy na przykład <grym> dużym... To jest tak, jak nurkuje na 20-30 metrów, ten problem niemalże nie istnieje. Niemalże. No, Też może. Powiedzmy, do 20 no to nie istnieje. To Myślę, że to nie ma takich przypadków. Jak nurkuje głęboko, naprawdę, no to jakby, czy tam przyjmuje się raczej, że to jest 60+, plus, tak? W głębiej niż 60 metrów. No to przy takim zanurzeniu azot rozpuszczony w mojej krwi, bo go mam, bo oddycham, bo jest w powietrzu, yy, się kompresuje i później przy szybkim rozprężeniu, bo w tej wersji nie wynurzają się 10 metrów na minutę, to nie, nie, nie. nie. E, szybkim wynurzeniu ten azot Azot może jakby się zbić, że tak powiem, w kupę gdzieś, taka jest hipoteza, tak? Czyli, że on się skumulował w jakimś jednym miejscu, tam było coś, co na przykład w meteorologii się nazywa jądro kondensacji, w sensie coś wokół czego to się obudował ten bombel no i może zablokować w którymś miejscu jakieś naczynie krwionośne i więc można doświadczyć dcs Praktyką jest to, że yy, nie nurkuje się więcej tam chyba niż trzy razy na głębiej niż... 45 metrów dziennie. Jakieś takie jest zalecenie. Ono jest, ponieważ to jest relatywnie świeżo rozpoznany problem i on relatywnie mało ludzi dotyczy, bo mało osób jest w stanie zanurkować na tej głębokości dużo razy jednego dnia. Bo jest jak najbardziej realny, bo są decesy. Takim rekreacyjnym powiedzmy miejscem, gdzie można go dotknąć jest pływanie ze skuterem pod wodą, bo skuter jeszcze dodaje prędkości i możemy dłużej zostać na jakiejś głębokości, no bo nie palimy tlenu na przemieszczanie się. Więc mm -hmm. jest ekstra, ale można latać góra dół, góra dół to asykurujących dotyczy i to wtedy oni muszą pilnować. Po prostu robimy długie przerwy powierzchniowe. Więc tak istnieje, natomiast no nie jest problem dla początkujących na pewno. Free Freedter ze skuterem, to jest taki trochę sprzętowy. No. Ale to jest fantastyczne. To jest jedna z moich ulubionych tutaj aktywności dla, dla fanu, bo nie ogranicza cię sprzęt w sensie jego opory wody. To w tym momencie mam na myśli, więc jesteś bardzo opływowym człowiekiem. Masz skuter. I ja mam jeszcze taką trochę umiejętność, trochę predyspozycję, że wyrównuję ciśnienie, nie trzymając się za nos, nie za BTV, więc a to wiecie od Tomka w sumie, ja ta? no tak, e, Tomek też BTV, e, więc e, mogę robić jakieś tam salta, beczki i tym podobne i skakać między głębokościami tam powiedzmy z przedziału 0,20 no to naprawdę człowiek się czuje jakby latał. W sensie to jest naprawdę wolność olbrzymia i takie prawdziwe trzy wymiary. No, wiecie, jak chodzę po ziemi, mogę podskoczyć, a tu mogę podskoczyć 10 metrów w dół i w górę i coś, więc je, je, skuter i jest fantastycznym jest narzędziem dla freedivera. Na tak, no dokładnie. Ja, ja pływam jakby ze skuterem też w sprzęcie, no, ale jak założę właśnie Twina i dwa staże, to <laughs> trudno mi mówić o swobodzie przemieszczania się pod wodą i w beczkach. A, a we freedivingu zupełnie inna jazda. No tutaj te, mamy skutery i krafta polskiej firmy. Naprawdę jest to cudowne. No naprawdę, przekonujesz mnie coraz bardziej do tego freedivingu. Mm, ale... Staram się jak mogę. Czuję, <grym> że freediving i backpacking, a tu siedzisz na skuter. <grym> no, tak, tak, z tym skuterem już mnie freediving... Ale spotkałem, spotkałem w sumie w Ameryce Południowej dosyć dużo backpackersów, którzy podróżowa, podróżowali z deskami surfingowymi, więc... Myślę, że jakby plezak na plecy i skuter do łapy, może by się to dało tak zrobić, no. Dalej lepiej niż Twinset. Ja. E, tak, dalej lepiej niż Twinset, dokładnie. Dużo lepiej niż sprężarka jeszcze, oh. jakbyś chciał. Także, e, możliwości, możliwości są. E, nie, to co dla mnie jest ważne, e, bo oprócz tego są też specjalizacje jakieś tam, jakby je można ubierać w stopnie takie do zaliczenia, ale można po prostu też się ich uczyć, szczerze mówiąc. E, czyli nurkowanie, takie free immersion to się nazywa, czyli e, przyli Linię, że nie używam płetw, tylko się ściągam i wyciągam, i ściągam po linie. To jest komaska. Przy... Tak, i bardzo, a czasem nawet nie to, tylko no-slip. Mhm. To jest bardzo przyjemne doświadczenie dla ciała. Jakby trudno to opisać, ale jak ktoś to robi, to, to raczej wie, bo to wszyscy tak się z tym czują, że to jest miłe. I jak już przestaną się bać i, i się dusić, to, to to jest naprawdę miłe. Jest nie wiem, nurkowanie w monopłetwie i, i kilka innych, tak, to nurkowanie ze skuterem. To są takie rzeczy, których można się nauczyć, tak, żeby później nie zrobić sobie krzywdy yy, i nurkować w ten sposób. No i też jakby dla mnie bardzo ważne, w sensie rzeczą, z którą staram się w przestrzeni publicznej, jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało, ale walczyć, to jest takie przeświadczenie, że freediving to jest wyczyn. Na przykład mega często słyszę, że ludzie, o Jezu, nie, no ja to nie umiem wstrzymać oddechu na trzy minuty, to nawet nie mam czego szukać w tym freedivingu. To naprawdę nagminnie ludzie mówią. No nam też tak się wydaje. No wiem, tak. I to jest, to jest taki naprawdę złe... Wyobrażania tego, czym jest freediving, powodowane tym, że jak coś się przebija, to jest bicie rekordów i zawody. Albo nawet jakiś ładny film, to jest ładny film kogoś, kto 4 minuty nie oddycha. <grymne> <grymne> I to jest w ogóle cały problem nurkowania jako sportu, że wiecie dobrze, że trudno nagrać ładny film z bycia pod wodą. I jakby i przekonać kogoś, że to mógłby być on. A. I to Dipstwo akurat jest świetne pod tym względem, bo robi trochę reklamę, bo widać, bo są szyby, jest tunel i, i. Ja do teraz naprawdę dużo nurkuję. Jak sobie tak wskoczę do wody, zawisnę na jakiś tam, gdzie mam neutralną pływalność. Co u mnie tam jest około pięciu metrów powiedzmy czterech. I tak sobie poleżę, wiecie, opadnę trochę do, się do góry, obrócę, poczekam. To nurkowanie może trwać 40 sekund. To naprawdę nie jest bardzo dużo. To jest po prostu mega przyjemne. Nie czujesz swojej wagi. Czas płynie tak mówię, inaczej naprawdę nie jestem jakimś wariatem. I jest ci dobrze, jest ci po prostu dobrze. Jest takie jednoznaczne robienie sobie przyjemności. I to nie ma nic wspólnego z tym sportowym wyczynem i z czekaniem, mm -hmm. aż cię wygoni z wody, jakby nieprzyjemne uczenie, skurcze, duszenie, nieprzyjemne skurcze, przepony, to wszystko. To wszystko się jeszcze nie musi wydarzyć, a jest ekstra. No i tak, no tak naprawdę z tego, co rozumiem, ten pierwszy level daje naprawdę duże możliwości. Tak, tak. No to jest, tez, tez, bo w nurkowaniu sprzętem jest tak, że no yy, po prostu nie możesz nurkować głębiej. To jest jakby określone normami, jak to robisz, to na mnie nie wypłacą ci ubezpieczenia czy coś. Tak. Z freedivingiem jest trochę inaczej, bo no każdy może wejść do wody i sobie zanurkować. Nie ma, takich, nie ma prawa, które by to zabraniało. Mm, więc my możemy podać rekomendowaną. Jak mówię, no mamy takie zrobione, i to wynika z takich różnych fizycznych, konkretnych rzeczy, ale przyjmuje się, że właśnie pierwszy stopień to jest 10 minimum. Jak wcześniej to po prostu jeszcze znaczy, że nie będziesz sprawnie asekurował swojego partnera, i dlatego nie możemy ci dać tego stopnia. 20 maksimum, i to powinno się dać wszystko wtedy salwą załatwić która jest najłatwiejsza do nauczenia się. Jeżeli jest świetnie, to później rekomendujemy ci nie nurkuj głębiej niż 25, bo mniej więcej tam zaczną się pojawiać problemy, o których, których już ci nie nauczyliśmy na kursie, bo już nie starczyło czasu i jakby to już jest inny kurs. I jakby z tego wynika ta rekomendacja, ale znowu ludzie są różni i różne mają ciała, tutaj, rozciągnięte, nierozciągnięte, różne są objętości płuc i niektórzy są w stanie naprawdę szybko zejść na 30, jak się nauczy tego i nic im się nie stanie, tylko że niestety tego sobie nie wiemy, <laughs> więc ja tak. Pier pierwszego zejścia na 30 nie polecam robić samodzielnie, Janusz się uda, bo właśnie grozi no, ten lung squeeze, czyli to zgniecenie płuca. Duży problem, no. Albo blackout. Też duży problem. To od zera do field davera ile? Dwa dni. Dwa dni. Dwa dni jakby to, co realnie może powstrzymać w ciągu tych dwóch dni, to jest albo wyrównywanie cieniagłą w dół, Hmm, bo np. są właśnie ludzie, którzy głową w górę schodzą na 20, mogą tam zatańczyć tango całe i wrócić, ale głową w dół nie mogą. Miałem taką kursantkę. <głosy> <głosy> e, a, e, a Więc to jest jeden problem. Drugi to jakieś lęki, których, co do których nie zdawaliśmy sobie sprawy, że je mamy. Czyli e, no myślimy, że lubimy wodę, ale okazało się, jak ta woda nas tak obejmuje i nie oddychamy, to, to jest straszne. Tego niko sobie nie będzie wiedział, póki nie spróbuje tak samo, są w sprzętowym, to jest identyczny problem tutaj. Albo niedyspozycja konkretna, czyli że w ciągu tych dwóch dni akurat dostajesz zapalenia zatok albo no tak. czegoś tam ucha, no taki już losowy przypadek. Tak na koniec pytanie, skoro można głową w górę, to po co głową w dół? Czekałem. Głową w dół jesteśmy w stanie się przemieszczać dużo bardziej efektywnie, jeśli chodzi o tempo. I o ile dla nurka, który sobie nurkuje, to rzeczywiście nie jest kluczowe. Jak chce go w górę, to nie chwyci głową w górę. Jakby nic nie, go nie. Ale dla asekurującego, czyli tego, co ma go, w razie czego wyciągnąć z pod wody, gdyby tam temu zdarzyło się stracić przytomność, to on musi mieć umiejętność szybkiego przemieszczania się w obranym przez siebie kierunku bez użycia liny. <noise> tak, czyli nie może się ściągać po linie, bo nie wiemy, czy tam ten będzie przy linie, ten co, coś mu się stało, i musi płynąć w zadanym kierunku. To, to może brzmieć śmiesznie, ale to jest. Trochę trudne dla wielu osób, takich, które nie pływały dużo z płetwami, płynąć jakby z A do B. Potrafi być trudne. Yy, I tak, i dlatego. Więc chodzi tutaj o asekurację dużo bardziej niż takie nurkowanie dla mnie. Kiedy okay, ci muszę sobie znaleźć asekuranta, co głową w dół? Tak, dokładnie, tak, tak, ale jednak zapraszam na kurs najpierw, to będzie, będzie lepiej, no. E, więc totalnie jakby założenie, że muszę być jakimś tam wysportowany, coś tam, żeby zrobić kurs level 1 jest po prostu z gruntu złym przeświadczeniem. Jeżeli chcesz... To zrób. To zrób, tak. I to, to naprawdę... E, ja nie... Ja nie oblałem, w sensie, nikogo z... Powodów innych, niż to, że nie mógł zamknąć głową w dół, to wtedy jakby no, musi tam pracować, i albo pracował, albo nie pracował i to zrobi, albo miał jakieś lęki. Nigdy nikt nie oblał tego kursu, z tego co wiem, u nikogo tutaj, dlatego że za krótko wstrzymywał oddech. To się nie wydarzyło. Jakby to nie, nie, nie to jest problemem. Chociaż ludziom się często wydaje, że, że to jest z podstawą, no i to jest jedno właśnie z takich założeń nie. No, niesłusznych. Czyli nic tylko robić w takim razie kurs. Zdecydowanie. Mam zapraszam. nadzieję, że zobaczymy się na kursie. No, polecam. Dzięki do, zobaczenia. Dzięki do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.